siemam witam Was tą sobotę, urodziny food znamy całą drużynę Drużyna różniąca się znacznie od pierwszego przecieku, troszeczkę od drugiego przecieku Występuje Cristiano Ronaldo 5 na 5, więc porozmawiamy sobie dzisiaj o tych kartach, o ich cenach Przeanalizujemy kiedy ewentualnie możecie je kupić i jak do tego możecie podejść Zerkniemy na Team of the Week numer 24, zobaczymy sobie ogólnie na rynek, na overale Jak wygląda obecna sytuacja rynkowa, co można robić co można kombinować, podpowiem Wam kilka rzeczy też dla mniejszego budżetu, mam nadzieję, że one wypalą i ogólnie podążymy właśnie tą drogą, żeby w miarę nastawić się dobrze na kolejne dni, bo zobaczymy, czy będą te dni graczy food, bo na chwilę obecną oczywiście jej dało event urodzinowy, ale to jest event takiego typu, jak były te grudniowe, czyli mnóstwo paczek, które lecą na dobrą sprawę co godzinę. 19, 20, 21, 22, 23, nawet o północy rzucili paczki z ograniczoną ilością, a dzisiaj od 10 rano kontynuują tą pasę. Słuchajcie, jeszcze jest miarę początek miesiąca, więc macie link do patrona na dole, jeśli ktoś zostać patronem, dołączyć do Discorda handlowego, zamkniętego czy dychy miesięcznie. Myślę, że spokojnie wam się to zwróci. Natomiast patrząc z drugiej strony, zostawcie lajka, like bo to również mega oddaje ostatnio 250 lajków, like tak samo subskrypcje, subskrypcja dzwonek jeśli nie macie, a my lecimy z materiałem i zobaczymy mniej. Więcej co na tym rynku może ewentualnie dać nam fajnie zarobić w najbliższym czasie. Zerknijmy sobie na początku na drużynę eventową i karty, które dostaliśmy. Cristiano Ronaldo 5 na 5 no nigdzie się ta karta nie pojawiała, nie było nigdzie przecieków tego typu, więc jeśli chodzi o niego, kompletne zaskoczenie, pewnie wiele osób od przecieków też o nim nie wiedziało lub nie byli tego pewni, zobaczymy jak to będzie ostatecznie wychodzić w kolejnych tygodniach, jeśli chodzi o przecieki, bo one tak naprawdę może nie, że się kończą, ale na pewno mają mniejszą skuteczność i wygląda to tak, jakby mniej wiedzieli. Może jej próbuje się tym zająć, może próbuje to ukrócić. Jakieś jeszcze informacje mają, ale takie nie do końca idealne. Lecąc dalej, możecie zobaczyć drużynę Grilliś tutaj, Suarez, Doku, Kamada. Alan, Cross, Nuno Mendes, Di Lorenzo, Bebo i Toreira. Jeśli chodzi o te karty, słuchajcie, mówiłem wczoraj, między innymi na streamie, że jeśli pójdą paczki od 22, jeśli pójdą paczki o 23, to nie będę nabierał kart na nocny flipy. Ja nie wziąłem w ogóle tych kart rodzinowych, natomiast jeśli ktoś wziął, to dało się na nich zarobić. Dlaczego nie brałem tych kart? Ponieważ spodziewałem się, że dzisiaj od rana będą uderzać paczkami. I na dobrą sprawę, no jest racja i tak właśnie się też wydarzyło, czyli jej dzisiaj od rana, w sobotę, również uderza właśnie takimi paczkami z rzadką gwiazdą. Wjazdom 85, plus. ta kończy się za 30 sekund, jest godzina 10.59. O 10.00 ją rzucili i zobaczymy zaraz, czy pojawi się kolejna tego typu paczka. Jak sobie odświeżymy, zeszło 12 tysięcy na Xboxie, pewnie na PlayStation wszystkie zamknęły się, natomiast na ich się zawsze to trochę inaczej wygląda. Patrząc jednak na te karty, dało się na nich flipnąć, miały większe dołki, no bo jeśli zobaczymy sobie nawet na tego Greedisha, który w tym momencie chodzi z 219, chociaż 195 chodzi tyle co rano, natomiast no w nocy miał pewnym momencie zawahania i dało się coś. Na nim zarobić, ale no to nie były niesamowicie jakieś wielkie okazje. Na jakiś flip po kilka tysięcy spoko, natomiast jakieś wielkie oddanie, żeby te karty przepotężnie oddały, to nie. Może te tańsze, bo wczoraj tego bebołu na przykład widzieliśmy o północy po 40 tysięcy wszędzie, mniej więcej było do łapania, nagle był po 47-48. W tym momencie znowu te paczki zbiły. Natomiast zerknijmy sobie na szybko, póki mamy taką tutaj fajny temat, że wyłapaliśmy idealnie godzinę, o której te paczki. Czy są kolejne paczki, czy uderzają? Według mnie uderzają, ale czekajcie chwilę. Paczki promocyjne. Dokładnie, paczka z gwiazdą 86+, mała paczka 6 rzadkich, w tym jedna 86+, i uderzają takimi paczkami razy 50 tysięcy. Więc te ceny najprawdopodobniej będą cały czas zbijane. I na dobrą sprawę, dlatego może dobrze, że te karty nie nabierają wieczorem, bo jeśli bym nie sprzedał cię w czas rano, nie wbił się w to okienko, to prawdopodobnie byłbym na zero, czy musiałbym z tych kart uciekać. Ten event jest bardzo wysypowy, tak jak był wysypowy event, jeśli chodzi na przykład o Winter Wildcard i tak dalej cały grudzień. Jeśli chodzi o moje podejście, kiedy brać te karty? Nie brałbym wcześniej niż czwartek. Jeśli nie musicie grać w tej ligi weekendowej. Jeśli musicie, to Wam nie doradzę idealnie, ale jeśli nie musicie, nie brałbym wcześniej niż czwartek. Nie wiem, co się w poniedziałek wydarzy, nie wiem, czy będą grać czy fut. Poczekajcie do czwartku i prawdopodobnie wejdziemy w te karty i również Wam pokażę, w które wchodzę na materiale czwartkowym zapewne albo piątkowym i będziecie wiedzieć mniej więcej, które nabrać. Ja na razie wstrzymuję się w 100% z tymi kartami, nie chcę nadziać się na jakieś olbrzymie wysypy. Dzisiaj w sobotę o godzinie 19 dostaniemy ikony moment do paczek, potocznie zwane optimusy, więc jeśli chodzi o to, ekrany zapowiadające są od kilku dni, każdy o tym wie, każdy wie od kilku Wygodnie, że takie coś ma nadać, więc nie powinno być tu jakiegoś wielkiego szoku dla rynku, kiedy to wyjdzie, bo jeśli z czegoś się spodziewamy, na co się przygotowujemy, to nie ma momentalnej paniki oraz jakiegoś wielkiego szoku, o ile jej tutaj czegoś nie wywinie. Natomiast jeśli chodzi o te ikony, należy odnotować, że one będą. I prawdopodobnie jedyne co może z tym się wiązać, to troszkę większy wysyp w sklepie paczek. Wydaje mi się, że więcej tych paczek zostanie danych niż zwykle w sobotę, i może te paczki będą w jakimś stopniu chętniej otwierane przez ludzi na świecie, może ktoś będzie duży ją trafi, natomiast po prostu. Będzie raczej więcej tych paczek, a co za tym idzie? Yy, będzie pewnie troszkę lepszy wysyp i może te ceny przeróżne wszystkie karty, po które lecą z paczek informów o reali jeszcze będą miały swoje lepsze okienko wieczorem, ale to jest tak tylko w kwestii odnotowania, że dzisiaj to nadchodzi. Z takich ciekawych tematów dzisiaj o godzinie 19 znikają Men of the match. Przynajmniej tak zakładamy, równy tydzień wielu osób spodziewało się, że może wcześniej wyjdą, przynajmniej takie na streamach miałem pytania. Natomiast, no, jeśli ktoś wyczekał, to wyszedł na tym dobrze, bo te karty przepotężnie od wczoraj spadły i straciły. Natomiast jest kilka opcji tutaj pewnie grywalnych, które możecie wejść i zakładamy, że dzisiaj o 19 one wyjdą z paczek. Poprzedni tydzień był mało wysypowy, więc te karty ewentualnie inwestycyjnie mogą wyglądać spoko i sam troszkę. Na, nabrałem kart i mam zamiar jeszcze ich nabierać, szczególnie dzisiaj na tych paczkach, które są w chwili obecnej i tak dalej już Wam pokażę swoją listę mniej więcej Was naprowadzę jak zwykle, czyli pokażę tam jakieś BBOU lata, próbowałem nie flipnąć natomiast tu możecie zobaczyć, że kilka tych kart mam nabranych, bardziej skupiam się na droższych, ale no tavernier i tak dalej po 15 tysięcy to jest naprawdę tanio nie wiem na ile urośnie, ale z segmentem również powinien rosnąć, jego największym plusem jest to że jego na dobrą sprawę szybka sprzedaż wynosi, jakbym miał chciał go teraz sprzedać 15,5 tysiąca tutaj wziąłem sobie również Dejonga i tak dalej, więc na tej zasadzie te karty Man of the Match, które tutaj macie wszystkie znikają z paczek właśnie dzisiaj prawdopodobnie o godzinie 19 bo jeśli wejdziemy do menu głównego gry no to na dobrą sprawę nigdzie nie możemy znaleźć taką informacji, dlatego ludzie również nie wiedzieli jak dobrze widzicie, drużyna 1 przez 7 dni przejdźmy sobie tutaj w prawo, mamy Abrahama mamy podstawy, mamy kolekcję legend, mamy Team of the Week numer 24, natomiast nigdzie nie idzie znaleźć informacji odnośnie ile czasu będą te karty Man of the ale ponad tydzień jest po prostu irracjonalne, więc dzisiaj możemy się nastawić, że wychodzą o godzinie 19. Prawdopodobnie jest to jeden z ostatnich momentów, żeby tego typu karty nabrać. Jeśli ktoś szuka czegoś do inwestycji już na teraz. Odnośnie segmentów złotych, informów kart po szybko sobie też tutaj nadmieńmy, jak wygląda sytuacja. Niektóre karty są tanie, na przykład 84, 85. Widać, że to zjechało, tak samo 86, 87 również jest tanie, oczywiście od szczytowych cen. Czy tak, dostałem paczkę z ikoną, to wtedy wiadomo, był kosmos, one pochodziły po 30 tysięcy. Natomiast no na chwilę, ile to w miarę stoi w miejscu. O ile przed 19 ceny były poniżej 20, do łapania na pewno o 19 były też poniżej 20, od 21, 22 do 22, 23 tysięcy urosło, więc te jakieś wahania są. Natomiast tutaj nie ma takiej tendencji, żeby nagle uruchomił się jakiś kosmos i te karty leciały nie wiadomo jak do góry. Ja odpuszczam segmenty złote, natomiast nie mówię, że to Wam nie zadziała. Odpuszczam dlatego, że nie wiem, czy będą gracze dni fut, kalendarzowo mają być, kalendarzowo pierwszy tydzień marca, mogą oczywiście przełożyć, ale nie chcę nabrać kart, które nie mają wielkich pleców, kiedy będzie można je nabrać Dużo taniej, więc ja karty osobiście złote odpuszczam. Jeśli chodzi o wyzwanie budowania składu, no to mamy coś takiego, że codziennie dostajemy z BCO tokena, mają być 24 tokeny, jeden dostajecie za darmo, wczoraj paczkę za 50 tysięcy też dostaliśmy gratis, jeden ma być podobno w sklepie, no i będą tego typu zadania tutaj ograniczyli akurat Francja. La Liga i Real Madryt, więc te linki wszystkie urosły, ciężko określić, które karty będą rosły w następnych dniach, natomiast postaram wam się na Was się naprowadzić przy bardzo małym budżecie, pod koniec tego materiału w co możecie zainwestować. Idąc jednak dalej, ikona Player Pick, nie wiem czy to dobrze to chyba liczę, ale chyba tak, no bo tu jeśli mamy 4 dni, to dzisiaj te godziny, które zostały ponad 4 dni, które się nie wyświetla, mamy do... Jeśli dobrze liczę, do soboty, dzisiaj do 19, i potem mamy pełne 4 dni, czyli niedziela, poniedziałek, wtorek i środa. Czyli do środy będzie play, mid Player Peak, czyli dopiero w środę mogą to ewentualnie podnieść się sporo dni, mogą zawsze zrobić jakąś przerwę. Natomiast jeśli chodzi o ikonę, mamy 31 godzin, czyli ikona kończy się w niedzielę o godzinie 19. Więc zobaczymy, czy od razu pójdzie podmianka, czy zrobią chwilową przerwę, ale to wszystko wiecie, to wszystko jest w tych zasadach, co oni zrobią, jak to będzie wyglądać, i czy będą po prostu dni gra, czy fut, na przykład w ten poniedziałek. Kalendarzowo powinny być, dlatego cały czas do tego się odwołuje. Z wyzwań dostaliśmy Hitariana, Hitarian naprawdę spoko oceniony, na pewno spoko karta 86 skład i inform, 85 bez Informa. Jeśli chodzi o jego cenę, około 200 tysięcy. Cały czas tu oscyluje 200, 210, 220, zależy jak te stoją. Natomiast, no, karta jest naprawdę świetna. Patrząc, że z, e, z Tami Abrahamem chyba możecie również z Romy go połączyć, no to naprawdę dwie fajne karty wyszły w sumie za 200 tysięcy, bo tamten jest w zadaniach do zrobienia za darmo, oprócz właśnie poświęconego czasu. Więc jeśli chodzi o mnie, odpuść złote overalle, natomiast przechodząc płynnie, wydaje mi się, że wiele ifów jest tanio, mamy naprawdę dużo ifów tanio, 8.6, 8.4 może nie, ale 8.5 Vela i tak dalej, możecie sobie zerknąć, 87 po 28 tysięcy, jeśli ten castle chodzi 28 tysięcy, to prawdopodobnie możecie go nawet po 26 złapać, więc na tej, przy jakiejś wysypie, więc na tej zasadzie możecie ewentualnie pomyśleć o ifach, przy czym, tak jak mówię, jeśli nadejdą dni graczy fut i będzie wielki wysyp, to będzie większe okienko, więc w miarę bym tutaj gospodarował tym budżetem. Jeśli chodzi o karty grywalne, no to jakieś będą w ok, bo one wodzą z paczek, to ma jakiś sens. Natomiast karty urodzinowe jeszcze poczekać, więc na chwilę obecną ciężko określić, czy wejść. Tak samo, mocny dylemat miałem, możecie napisać, czy ktoś z Was się na tym zastanawiał, czy nie pomyśleć o dembele, Zwykle w sobotę są najtaniej, ale boję się po prostu, że w pojedzie jak czymś mocnym przywalą i będzie sytuacja taka, jak jest na przykład z Van Dijk będzie pewnie super widać na men-of-the-matchu, o których Wam mówię z Van Dijkiem. Słuchajcie, Van Dijk chodził sobie wczoraj yy, mocno po 400 tysięcy, wszędzie 410 na Xboxie, no i w tym momencie chodzi 360, a tak naprawdę miał jeszcze niższy dołek, bo 340. Prawdopodobnie dzisiaj też będą jakieś podcinki na PlayStation 330, chodzi 380, 390, więc te ceny bardzo mocno spadły. i Jeśli weźmiecie jakiekolwiek karty grywalne, czy nie mówię tu o kartach pod SBC, które mają plecy, ale też warto rozdzielić budżet, ale weźmiecie jakiegoś dmbl czy kogoś i okaże się, że serio wyjdzie taki wysypowy event, mini event w poniedziałek, czyli ten Nigra czy Food, no to oberwiecie bardzo mocno i dla mnie po prostu ryzyko wejścia w wiele kart. Nie jest proporcjonalne do ewentualnych zysków w chwili obecnej. Tak nagrywając materiał, żeby Wam jeszcze pokazać, słuchajcie, minęło 15, około 20, już prawie minuty, jeśli chodzi o te paczki. z się 6, na Xboxie zeszły 4000 niecałe, więc mniej więcej tak to możecie widzieć, jeśli chodzi o schodzenie tych paczek. One nie będą schodzić wszystkie, ale niewątpliwie tam zejdzie 10, 12, 15 tysięcy, i to jest duży dosyp kart. Więc ogólnie, jeśli oni rzucili teraz o godzinie 11, pewnie o 12, również czymś takim przywalą, pewnie jutro będzie podobnie, no to ten wysyp będzie dość mocny. I dlatego warto z tym wszystkim poczekać, ewentualnie koło czwartku i piątku zastanawiać się, czy w urodzinowe mamy sens wjechać, zależy jak ceny będą wyglądać z tego powodu, że jeśli jakaś drużyna jest bardzo, to bardzo wysypowa, to też troszkę robi problem. Wiecie, jak było z tymi nominowanymi toty, ich było przepotężnie dużo, przedużo ludzi w nich wchodziło i był trochę problem, ale zobaczymy wszystko ostatecznie, co będzie w ten poniedziałek. Będziemy sobie tu na materiałach to analizować. Słuchajcie, mniejszy budżet. Często ktoś się pojawia, kto ma 50, 100, 200, może nawet 300 tysięcy, pytanie, słuchaj, w co zainwestować? nie w co handlować na bieżąco, bo to jest głównie temat, że najlepiej handlować na bieżąco, licytować, od razu wystawiać i tak dalej, ale w co zainwestować. Któryś tydzień z rzędu, przynajmniej bardzo często w te poniedziałki otrzymujemy Piki, na przykład 81, plus do wyboru z dwóch, jakaś paczka 81, plus i tak dalej. To jest masowo robione. Jeśli mamy drużynę eventową, czyli drużnę urodzinową, która wygląda naprawdę ciekawie i naprawdę ma dużo opcji, dodatkowo mamy na przykład Mbappé jeszcze w Team of the Week, a cała drużyna sama w sobie wygląda świetnie, no to ludzie będą chętni, żeby robić tego typu rozbudowy tego typu piki i je po prostu przepalać. Natomiast jakie wymagania tam bywają? Bardzo często blokują jakieś pozycje, więc opłaca się wziąć karty na przykład na środkowej pomocy, opłaca się wziąć na środku obrony, bo te pozycje są rzadko blokowane. Natomiast wszystkie karty złote, zwykłe wtedy lecą do pułapu rzadkich. Rzadkie też rosną 200 monet, czyli chodzą po około 1000 monet. Spokojnie za 1000 sprzedacie z, z zwykłą złotą. Czyli za 1000 na masówce one wam spokojnie zejdą i po prostu, jeśli teraz jesteście w stanie zebrać tego typu karty, byle jakie złote, zwykłe po 300 monet, 350 jeśli chodzi o kup. Teraz za 300 jeśli chodzi o licytację to potem, jeśli będą Wam masowo schodzić po 700, 800, 900 monet, to macie 3 razy przebitkę, a tak naprawdę, jeśli weźmiecie jakąś w miarę spoko pozycję, na przykład, nie wiem, środek pomocy, który jest dość uniwersalny, daje zgranie na wielu i są po 400, a tak naprawdę pewnie po 350 jesteście w stanie ich również łapać, no to wtedy to jeszcze lepiej leci i przy masowym wystawieniu, co z tego, że one chodzą po 900, one przy masowym schodzą po 1000, 1100 monet. Więc to dla 50, 100, 150 tysięcy pod poniedziałek 19, pamiętajcie, mamy sobotę, niedziela, poniedziałek, dwie doby, więc poniedziałek po godzinie 19 te karty mogą odlecieć. Jeśli wyjdzie taki pik i będzie potrzebował na przykład 7 kart złotych, w tym 2-3 rzadkie, to wam to super pomoże. I nie warto sprzedać o 19, warto 21, 22 i wystawiać po zawyżonych nawet w kolejnym dniu i tak cały czas po prostu troszeczkę te 200 końc więcej niż stoją rynkowo wystawiać. Tu jeśli odzieje, się już to wyzwanie wyjdzie. Natomiast to jest taka opcja, jeśli ktoś ma czas, chce wejść, zapcha się, nie ma co robić przez weekend, ma mały bardzo budżet, tak chce zainwestować i to pomnożyć razy, czy możecie to spróbować. Kilka razy to wypaliło, w momencie kiedy pójdzie przeciek już, że takie coś ma się pojawić, bo takie przecieki się też pojawiają najczęściej, no to wtedy już będzie coś drożej i troszkę za późno. Nie do końca za późno, ale jednak jednak w tym momencie to jest naprawdę skrajnie tanio. Dodatkowo dochodzą jeszcze wyzwania o tokeny, więc jeśli sobie ktoś, nie wiem, weźmie sobie jakąś dobrą ligę, nie mówię o Premier League, ale na przykład weźmie Bundesligę, złoty zwykły na przykład do 450 i będzie po 350 takie musiały łapał i tak dalej, no to na dobrą sprawę prawdopodobnie to nie dość, że przy tamtym odda, to jeśli jakiś token wyjdzie z wymaganiami, które będą Bardziej podbijane pod tą ligę, to może również dać y, zarobić. więc te małe budżety macie teraz w miarę pole do popisu. No i tak bardziej przyszłościowo, nie wiem, jak będzie z wysypami, więc z tym raczej bym się trochę wstrzymał. Natomiast wracają ważne mecze Ligi Mistrzów, więc tutaj z tych klubów też ewentualnie coś można kombinować, żeby zebrać po przecieku. One mogą skakać. Ostatnio te wszystkie ważne mecze mocno odbijają i ludzie je nabierają nawet na hypie. Nabierają w ostatniej chwili, kiedy wyjdzie przeciek, więc na tej zasadzie może Real Pierze, może Inter, Liverpool. Wszystkie te y, kluby były w takich wyzwaniach, takich mini wyzwaniach dwa tygodnie temu, więc więc tutaj trzeba się zdać, że któreś powinny się pojawić. Obstawiałbym Real PSG i na przykład Liverpool i Inter takie mocne. Manchester City jest obecnie w zwykłych ważnych meczach, więc bym to odrzucił mimo wszystko. Mimo, że dawali nieraz i tak dwa razy, ale odrzuciłbym. No i zostają nam te trzy mecze, więc tutaj możecie ewentualnie któryś zawodników z tych klubów wziąć. Wydaje mi się, że z Bayernu nie złapiecie żadnego tanio, jeśli chodzi o kartę złotą, więc to bym odpuścił. PSG, Real, Liverpool, Inter po 700-800 monet jakieś karty, nawet z oceną 80 ogólnej. Złote, rzadkie, kompletnie bez ryzyka, i też może ktoś się nad tym zastanowić. Powiem Wam, że mam dość mocny dylemat odnośnie kart Road to the Final. I wiem, że raz dały nam zarobić przepotężnie, raz stanęły w miejscu. Natomiast wydaje mi się, że te mecze najbliższe mogą trochę nakręcić hype. W tym momencie jednak te karty są bardzo zbliżone do tego, co sprzedałem. Wiadomo, sprzedałem ponad 190, natomiast da się dorwać ich nawet momentami na Xboxie po 180, takie to Toliso. Przy Teleszu jest pewnie identycznie, natomiast przy kartach typu Toliso jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta karta właśnie awansuje i będzie upgrade ludzie mogą się nakręcić. Natomiast, no tak jak mówię, cały czas od kilku dni, mam nadzieję, że to już szybko przejdzie i będę mógł sobie dać spokój z takim w cudzysłowie straszeniem. Nie wiem, czy będzie jakiś większy wysyp w poniedziałek. Jeśli byłby większy wysyp w poniedziałek, jeśli byłyby takie dni gracze czy mnóstwo kart straci na cenie. I analogicznie pomimo, że ona nie leci z kart, również ona rykoszetem oberwie, no bo ludzie będą podmieniali te karty w swoich składach i tak dalej, to zawsze ma taki wpływ na rynek. Więc po prostu na chwilę obecną ciężko mi jest określić, czy, czy warto w to wejść czy wejdę. Wolałbym chyba te menow de mecze. Natomiast no, zobaczymy, z zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo z nimi trzeba by poczekać do wtorku, do środy. Co nie zmienia faktu, że te karty trzymają się naprawdę spoko. Po prostu po tyle, mniej więcej, plus przez minus, może trochę taniej, 10-15 tysięcy niż maksymalnie sprzedawałem na Xboxie ostatnio, biorąc je w tamtym tygodniu. Więc yy, zobaczymy, z zobaczymy jak to będzie wyglądać. Nadmieniam, że te mecze wracają, że to może ewentualnie mieć hype, natomiast no, nie chcę zbytnio też ryzykować i wchodzi w chwili obecnej, kiedy nie wiem, czy nie będzie dużo więcej jakichś okazji rynkowych po prostu w poniedziałek Dobra, chyba wszystko podsumowane Chyba wszystko mamy omówione Codziennie będziemy dostawać wyzwanie o zawodnika Mają pojawiać się, dąbele pewnie się pojawi Czy coś takiego, natomiast te linki Linki odleciały, słuchajcie, linki odleciały Pod Hitariana i tak dalej Ogólnie Serie A tam zachowało się świetnie No bo to widać jak zachował się ten zawodnik Którego Ibanez, o Ibanez, za którego braliśmy Mogę nawet szybko Wam pokazać Jak ten Ibanez wystrzelił do góry Czy te linki inne będą e, identycznie działać w teorii tak, natomiast pojawia się jeden problem, że nie wiemy do końca, które karty mają się w który dzień pojawić, nie bo to widzicie, jaki był wystrzał, że naprawdę dało się go brać po 45-41, gdzie już się zaczął ten, zaczął ten hitarian pojawiać, natomiast no, nie mamy pewności, które karty widzą w które dni, jak widzicie, nawet przy drużynie jest dużo zamieszania, więc te linki, jak linki przy obecnej sytuacji rynkowej, no też można próbować, też można się bawić, zaznaczam, że to odbiło, no ale ja osobiście tego nie biorę. się co brałem dzisiaj, wiecie mniej więcej, że idę raczej ify i te karty meną Match, zobaczymy, czy to odda. Natomiast no, czekam cały czas dużą częścią budżetu na ten poniedziałek i liczę, że wreszcie będę mógł coś tak na maksa się załadować. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia pewnie jutro w materiale. Mam nadzieję, że jutro się uda i będzie o czym rozmawiać. I tyle. Siemano.